Pochylmy swoje głowy. Chciałbym pomodlić się i poprosić o ten czas, który jest przed nami. Panie Boże, dziękujemy Tobie za prawdę Twojego słowa, dziękujemy Tobie za, i za nasze dzieci, które mogą od najmłodszych lat poznawać prawdę o Tobie, Panie. Panie, moje, moje myśli, moje słowa są zbyt ubogie, aby wyrazić to, kim Ty jesteś, tak naprawdę. Panie, potrzebujemy Twojego wsparcia, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy. Abyś odsłonił nam tą prawdę, kim jesteś, Panie i po co tak naprawdę żyjemy. Przemawiaj do nas przez swoje Słowo, dzisiaj. Amen. Dzisiaj to będzie już piętnaste kazanie, które będzie wygłoszone na podstawie tego listu do Efezjan. Z tygodnia. Na tydzień omawiam ten fragment, i mam przekonanie, że jeżeli Kościół ma wzrastać, jeżeli Kościół ma naprawdę znać Boga, to musi znać Boże Słowo, które będzie wykładane werset po wersecie, bez wyrywania z kontekstu. I trzeba zwiastować całą prawdę Bożą nie tylko ulubione fragmenty albo ulubione księgi. Ale trzeba podchodzić do Bożego Słowa z szacunkiem i z bojaźnią. I to jest trudne zadanie, aby przekazać Wam to wszystko, co. Co tak sięga i ten lift mówi? Jeden z poszukiwaczy srebra spędził całe swoje życie szukając tego cennego kruszcu w górach, przemierzał Stany Zjednoczone i, i poszukiwał srebra. I to się stało dla niego obsesją do tego stopnia, że jego żona i jego dzieci go opuściły. Całe swoje życie poświęcił, aby stać się bogatszym i od czasu do czasu znajdował jakieś tam bryły, ale tak naprawdę nie stał się milionerem, nie stał się człowiekiem, który mógłby coś znaczyć wtedy. I w konsekwencji całe, po tym, jak całe życie spędził na poszukiwaniu, umarł. I garstka ludzi przyszło go pochować. I znaleźli taki list, taką instrukcję. I na tej instrukcji, na tym, w tym liście było napisane, w jaki sposób on chce, aby go pochowano. No i ta garstka ludzi zrobiła to, co on chciał, i zaczęli kopać obok jego posesji. I kiedy tak kopano, aby go pochować, coś zaczęło błyszczeć w ziemi. I okazało się, że to było srebro. Kiedy zaczęto potem kopać i badać, to była jedna z największych żył srebra, tak zwana kamstocka żyła srebra. Od samego początku na posesji tego człowieka było mnóstwo srebra. On był miliarderem, milionerem, ale nie wiedział o tym. I umarł jako ktoś ciągle szukający, ale tak naprawdę ciągle mający, jak to się mówi, obok swojego nosa. Takie skarby i list do Efezjan, jest takim skarbem dla Ciebie. Apostoł Paweł w tych pierwszych roz trzech rozdziałach, on uczy Ciebie i mnie na temat tych bogactw duchowych, jakie mamy w Chrystusie, uczy o Kościele, uczy o pełni, uczy o bogactwie Bożym, o wspaniałości Boga. To, do czego Ciebie zachęcam, to do tego, aby Twoje oczy. Twoje serce zwracało się w kierunku tej księgi. Tak wielu dzisiaj to są duchowe, duchowe sieroty. Tak wielu ludzi dzisiaj to są, to są ludzie, to są osoby duchowo niedożywione. I również w kościołach siedzą ludzie niedożywieni duchowo. Mam nadzieję, że tak sięga zachęci Ci do tego, aby dostrzegać to bogactwo, które, którym, które widzimy w Chrystusie, ale również w Jego Kościele. Co jest ostatecznym celem Kościoła? Twoim celem życia. Oddać Bogu chwałę i radować się Nim na wieki. Po to żyjesz dzisiaj. Po to budzimy się rano, aby oddać Jemu chwałę. Aby Bóg był uwielbiony. Dzisiaj śpiewaliśmy o chwale. Wywyższaliśmy Boga. Im częściej myślę o Bożej chwale, tym bardziej zdaję sobie z tego sprawę, że ja nie rozumiem, czym jest jego chwała. Że śpiewając Panie, Grzesze. Że śpiewając wszystko, Tobie dziś oddaję grzesze. Że mówiąc, że jesteś najważniejszy, grzesze. Bo często On nie jest najważniejszy w moim życiu, ale może moje zachcianki są ważniejsze niż On. Moje lenistwo jest ważniejsze niż On. Ostatecznym celem Kościoła jest przynieść Bogu chwałę, oddawać Mu cześć, uwielbienie tym, kim jesteś. Co robisz? Jak postępujesz? O czym myślisz? Z kim przebywasz? I apostoł Paweł, kończąc tą, tą część doktrynalną, zgina swoje kolana i zaczyna modlić się o Efezjan. Zaczyna wywyższać Bogat, którego, który jest źródłem wszystkiego. I modli się, aby sprawił według swojego bogactwa. Aby Efezjanie byli umocnieni w wewnętrznym człowieku, aby byli silni duchowo, aby nie chwiali się z jednej strony na drugą, z jednej nogi na drugą. Modli się o to, aby, aby Chrystus mógł czuć się jak w domu, w ich sercach, jak u siebie. Aby był prawdziwie gospodarzem w ich życiu, a nie gościem, albo czasami nieproszonym gościem. I modli się, aby, aby Efezjanie mogli zakorzeniać się w miłości Bożej, której nie można opisać, nie można zamknąć. To jest szerokość, długość, wysokość i głębokość tej miłości. I modli się, aby, aby Efezjanie się zakorzeniali w tą miłość. Jeżeli Twoje wnętrze nie jest umocnione i silne, jeżeli w Twoim życiu nie widać świętości, to Chrystus nie może czuć się jak w domu w Twoim sercu. Jeżeli nie czujesz się jak w domu w Twoim sercu, to jak masz zakorzeniać się w miłości, w Jego miłości? A jeżeli jest tak mało miłości w Twoim, w moim życiu, to jak mamy doświadczyć Jego pełni, o którą prosi Paweł? Mogli poznać miłość chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. O to modli się Paweł. Pełnia jest tą kulminacją. Nie wiem, jak mogę to opisać. Pełnia Boga. To znaczy, że, że On jest to, tą miarą. To znaczy, że On jest granicą, ale Bóg nie ma granic. Ale Paweł mówi, pełnia jest Twoim celem, aby... Jak najwięcej Boga było w Twoim życiu. I modlitwa o to wypełnienie Bogiem oznacza modlitwę o to, by Twoje pragnienia, Twoje chcenie, Twoje zdolności, to kim jesteś, to wszystko wskazywało na, na Niego, na Boga. Paweł modli się, aby ci ludzie byli pełni Boga. Oznacza, żeby modli się o to, aby byli tak silni duchowo, tak napełnieni Bogiem, Jego miłością, Jego duchem, że jest się jakby zupełnie zdominowanym przez niego. To znaczy, że oni już nie mają niczego, co pochodzi od nich samych. Ale wszystko wskazuje na, na Boga. Nawet najbardziej pobożny człowiek dzisiaj nie jest w stanie pojąć pełni Bożej, nie jest w stanie zrozumieć wspaniałość Boga. To jest niemożliwe. Jednak każdy wierzący może doświadczać ogromu Boga w swoim życiu, cudowności Boga w swoim życiu, cudowności Jego przebaczenia cudowności Jego miłości możemy, jesteśmy zapraszani i przez Pawo, i przez samego Boga, aby kosztować Jego. Aby kosztować Jego chwałę. Apostoł Paweł właśnie w dziewiętnastym wersecie mówi o pełni Bożej, trzeciego rozdziału. W czwartym rozdziale mówi o pełni Chrystusowej. I będziemy za jakiś czas o tym mówić, a w piątym rozdziale mówi o pełni Ducha Świętego. Bądźcie podobni do Boga, jak tylko to jest możliwe. Bądźcie blisko Niego tak tylko, jak to jest tylko możliwe, to jest pragnienie apostoła Pawła. Dwa ostatnie wersety, które za, zamykają ten, ten rozdział temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała, w Kościele. I w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki, wieków. Amen. To, co robi apostoł Paweł, to mówi: temu niech będzie chwała. I w Kościele, i w Jezusie Chrystusie, przez wszystkich, na wieki, wieków. Jakiemu temu? Jakiemu temu? Jaki to jest Bóg, o którym do którego modli się i jakby zachęca wszystkich Paweł. Jaki to jest ten Bóg? Czym jest Jego chwała? Wpisałem sobie tą frazę: chwała. Mnóstwo wersetów, które mówią o Jego chwale: że Pan Bóg tej chwały nie oddaje nikomu, że On jest zazdrosny o swoją chwałę. Że On robił w historii Izraela tak wiele rzeczy ze względu na swoją chwałę. Boża chwała, można inaczej powiedzieć, majestat Pana Boga, Jego potęga, Jego wspaniałość, Jego okazałość, to jest to, jakby kim jest Bóg. Ktoś opisał, że chwała to jest to, co, co jest, kroczy razem z Bogiem, co go otacza. To jest to, kim On jest tak naprawdę. Boża chwała. Ona pokazuje, na, to, jest, to jest piękno Jego istoty. To jest coś, co jakby emanuje z istoty Pana Boga, z Jego charakteru, z tego, kim On jest. I Izajasz w 43 rozdziale mówi: że zostaliśmy stworzeni, każdy człowiek został stworzony dla Bożej chwały, ze względu na Bożą chwałę. Boża chwała. Czytamy o tej chwale w, przeglądając księgi Biblii. Wielokrotnie Pan Bóg w taki widzialny sposób pokazywał się przed ludźmi, czyli pokazywał swoją chwałę, swój majestat. Kiedy mówimy też o chwale, to, to często mówimy, że kiedy człowiek wierzący umiera, to idzie gdzie? Do chwały. Tam, gdzie jest Chrystus uwielbiony. Również tak o chwale mówimy w takim kontekście takiego rozgłosu, szerzenia Bożej wspaniałości. Do tego jesteśmy powołani. Temu zaś, temu niech będzie chwała właśnie teraz, dzisiaj. Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Jezusie Chrystusie. Jakiemu temu? To jest Bóg, o którym możemy czytać, że to jest Bóg wszechmogący. Śpiewaliśmy, El Shaddai to jest ten, który wszystko wie, takiemu należy oddawać chwałę, to jest wszechobecny Bóg, to jest wieczny Bóg, to jest ten, który jest niezmienny, niepojęty, samoistniejący, niezależny, nieskończony, transcendentny, a więc ponad wszystko to, co jest ludzkie. To jest ten, który jest suwerenny, to jest ten, który jest święty, to jest ten, który jest prawy, ten, który jest sprawiedliwy, ten, który jest miłosierny, ten, który jest cierpliwy, mądry, miłujący, dobry, gniewny, prawdomówny, wierny. To jest ten, który jest zazdrosny. To jest ten, o którym mówi się, że jest odkupicielem. Syn Boży. Król Królów, Skała, Droga, Prawda, Życie, Zbawiciel, Pan, Syn Boży, Pan Panów, Chrystus, Emanuel, Bóg z nami, Nadzieja Chwały, Słowo, Ten, który jest doskonały, pocieszyciel, Wszechmocny Bóg, Ojciec, Książę Pokoju, Mesjasz, Baranek Boży, Alfa i Omega, Chleb Życia, Dobry Pasterz, Arcykapłan, Wyzwoliciel, Woda Życia, Zmartwychwstanie. I apostoł Paweł Mówi o tym, jakiego Boga, jakiego tego mamy chwalić. On mówi, że to jest ten, który w Chrystusie błogosławił Was wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. To jest ten, który w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, który przeznaczył Ciebie i mnie, abyśmy się stali Jego dziećmi. To jest ten, który miał niezwykły plan. I zaczął ten plan realizować, i znaleźliśmy się w tym planie, w planie zbawienia. To jest ten, w którym mamy odkupienie. To jest ten, który posłał swojego Ducha Świętego. I Apostoł Paweł od samego początku mówi: To wszystko, aby Jego chwała była uwielbiona. To jest to wszystko, aby, abyśmy oddali Jemu chwałę. To wszystko ku uwielbieniu Jego chwały. I modli się, nic dziwnego, że modli się, aby, aby ci ludzie poznali Chrystusa, poznali Boga takim, jakim On jest. Aby ten Duch, który, który w nich jest, dawał im mądrość i, i odsłaniał przed nimi wspaniałość Bożą. Aby wiedzieli. Aby wiedzieli o tej nadziei, która jest związana z ich powołaniem. Aby wiedzieli o tym dziedzictwie, które jest ich. Nie tylko że oni są dziedzictwem Bożym, ale jest również dziedzictwo dla nich przygotowane i modli się, aby mieli świadomość tego, że nadzwyczajna boża moc jest w ich życiu. Aby mogli zobaczyć wywyższonego Chrystusa, który jest głową kościoła, który jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim kościół jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim napełnia, żeby mogli zobaczyć Chrystusa, który jest ponad ich życiem, ponad ich problemami. Ponad bezbożnością Efezu. Pokazuje im Boga, który coś zdecydował, kiedy wszyscy byli martwi, kiedy nie było sprawiedliwych. Pan Bóg coś postanowił, ale Bóg, ale Bóg coś zrobił. Łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I mówi o tym, że stał się nasz niezwykły cud że Żydzi i Poganie stali się jednym niezwykłym dziełem Bożym. Stali się Kościołem. Ci, którzy byli znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem, teraz mogą razem być Kościołem. Mogą razem się umacniać. Mogą razem czynić Chrystusa, jakby gospodarzać tego cudu miłości. Mówi o Bogu, który wszelkie granice, wszelkie mury, Rozwala. Mówi apostoł Paweł o Bogu, który, w którym od dawien dawna był ukryty, ukryty plan. Ale w pewnym momencie ten plan zaczął być objawiany świętym apostołom i prorokom. I tym planem, tym, tą niezwykłą sprawą to był Kościół. To było to Boże arcydzieło. Mówił o tym, jak jest ten, o którym mówił Paweł, to jest ten, do którego mamy dostęp. Jedni i drudzy, poganie i Żydzi, w jednym duchu. Mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę. I opisując tą wspaniałość Boga, apostoł Paweł zgina kolana i modli się o utwierdzenie ich, Oto, żeby Bóg Chrystus czuł się jak w domu u nich w sercach, aby mogli swoje korzenie zakorzeniać w te duchowe korzenie w, jego, w Bożej Miłości i żeby zdążali do tej pełni Bożej. Temu zaś, temu zaś niech będzie chwała. Pomyśl o Bożej Wspaniałości w Twoim życiu. Pomyśl o Jego chwale, jeśli chodzi o Twoje życie. Pomyśl o Jego dziełach w historii narodu izraelskiego. Pomyśl o Jego cudach, które czynił tylko i wyłącznie dla swojej chwały. Czy widzisz Jego chwałę w swoim życiu? Czy zdajesz sobie sprawę z Jego wspaniałości w Twoim życiu? Czy może nasze oczy są dzisiaj skierowane na to, co nam się nie udaje? I nie widzimy tej chwały w Kościele, tylko błędy Kościoła widzimy. I błędy naszych bliskich. I grzechy naszej żony i naszego męża. I nie potrafimy już dostrzegać tej wspaniałości Bożej w drugim człowieku, w dziecku Bożym. Apostoł Paweł mówi, że ta chwała, ona jest w Kościele. Jemu niech będzie chwała w Kościele tutaj na Zagórnej też, między innymi. To jest ta sfera tego Bożego działania. Ty i ja. Kościół jest tym, tym narzędziem, tym przekaźnikiem Bożej chwały. Czy żyjemy mając tą świadomość i, i mając w, w naszych myślach ten cel Boża, chwała? Czy tym jesteśmy zainteresowani? Czy na tym się skupiamy? Czy widzisz chwałę w kościele? Kto siedziałby tutaj na tym miejscu, gdyby nie jego chwała? Jak wyglądałoby Twoje moje życie, gdyby nie cudowna Boża miłość? kim byśmy byli bez Tego, który nas przemienił i zrobił to dla swojej chwały. Dostrzegasz chwałę w Kościele? Dostrzegasz cudowność Bożego Majestatu? Jego cudowność, wspaniałość? I apostoł Paweł mówi w chwała w Kościele i w samym Chrystusie Jezusie. Bo tak naprawdę, co jest chwałą Kościoła? Chrystus. Chrystus. On jest tą wartością. On jest tą osobą, którą, w którą chcemy wierzyć, w którą czcimy, o której mówimy, to Jego Ewangelię i Ewangelię, dobrą nowinę, o Nim zwiastujemy. I tą chwałę, tą Bożą chwałę możesz. Chwałę Ojca możesz widzieć w Chrystusie. W najpełniejszej formie. I wszystko jest przez Chrystusa i w Chrystusie. I to jest ciekawe, że to właśnie poprzez Kościół, Chrystus manifestuje się światu. To poprzez Ciebie, poprzez mnie poprzez nas Chrystus może być widoczny dla ludzi wśród których żyjesz. To przecież Chrystus to przez kościół kontynuuje swoje dzieło, dzieło zbawienia. To przez kościół on naucza, otwiera oczy ślepych, to przez kościół przecież pomaga biednym, Okazuje łaskę i miłosierdzie, robi to przez Kościół, przez ludzi takich jak ja i Ty. Bo przecież Chrystus jest w nas, to jest Nowego Testamentu. Z jednej strony my jesteśmy w Nim, ale On jest w nas, i dlatego to życie manifestuje się w naszej codzienności, Jego życie. Ja nie mogę tego pojąć. Jak to jest możliwe? Że tak drogocenny dar został złożony w duszy człowieka wierzącego. Tą Bożą chwałę możesz widzieć w tej łasce, która jednoczy stworzenie z bezgrzesznym wiecznym synem Bożym. Jak to jest możliwe, że jesteśmy z nim jednym duchem. I Kościół, o którym mówił Paweł, jest wspólnotą, która na wieki będzie oddawała Jemu chwałę Bogu, Ty i ja będziemy świadkami, wiecznymi świadkami Jego wspaniałości, Jego cudowności, Jego chwały, William spisze. Wieczna chwała Boga jako Boga i Ojca będzie przez wszystkie wieki przejawiała się w Kościele i w Chrystusie. Chrystusie Jezusie, to jest niewiarygodne stwierdzenie. Chrystus i Kościół jako jedno ciało będą przekaźnikiem tego wiecznego objawienia. Jeżeli naszym zadaniem jest, naszym celem, i to, co będziemy robić w przyszłości, to jest oddawanie Jemu chwały, to jak mamy to dzisiaj robić? W jaki sposób? Z pewnością w nabożeństwach uwielbienia. W czystości życia. W zwiastowaniu Jego Ewangelii. W służbie Kościołowi i światu. Chwała dla Niego na wieki, wieków, na wieki, wieków. To jest ten, który wszystko wypełnia. I On wypełnia i mnie, i Ciebie. To jest ten, który żyje we mnie, jakim On jest Bogiem. I to jest ciekawe, że Pan Bóg nie chce, abyśmy żyli na półgwistka, ale On mówi o pełni dla Ciebie, o pełni Jego miłości w pełni niego samego chce dawać siebie w pełni tobie i mnie i on nie chce czegokolwiek mniejszego niż jego pełnia dla twojego życia i paweł mówi że kiedy jesteś umocniony duchowo kiedy Chrystus czuje się jak w domu kiedy jesteś osobą zakorzenioną w jego miłości zaczynasz doświadczać jego pełni i on sam poprzez swego ducha w niezwykły sposób zaczyna działać przez ciebie i w tobie. W sposób, którego często nie jesteśmy w stanie jakby zdefiniować czy zrozumieć. Zaczyna działać w niezwykły sposób, używając takich kruchych istot jak my. Czego tak naprawdę oczekujesz od Boga? Czego pragniesz? Pomyśl o tym, co Chrystus już dla Ciebie uczynił. A co jeszcze chce uczynić? Jeżeli chcesz pełni Boga, to chcesz Chrystusa. Modląc się o pełnię Bożą, modlisz się o Chrystusa w Tobie. O to, byś Go mógł poznać, byś mogła Go poznać bardziej. I apostoł Paweł mówi właśnie temu niech będzie chwała w Kościele i tą chwałę widać w Jezusie na wieki wieków. I dalej mówi, że to jest ten, który, który potrafi. Taka prosta prawda, mój Bóg potrafi. Nieraz, kiedy rodzic prosi swoje dziecko o coś, to, to słyszy, mamo nie potrafię, nie umiem. Ale Paweł mówi, że Bóg potrafi. Znasz takiego Boga? Doświadcza w swoim życiu tego Boga, który potrafi? Paweł mówi: Potrafi uczynić. I to jest to słowo poemat, arcydzieło. To jest ten, który potrafi, kiedy coś, jak on potrafi, zaczyna robić, to czyni arcydzieła między nami, pośród nas i w tym świecie. On potrafi uczynić, to jest niezwykłe stwierdzenie, że Pan Bóg działa dzisiaj. Że Pan Bóg działa w Twoim życiu, że Pan Bóg działa w tym świecie, chociaż może wydawać nam się bezbożny i zepsuty, jest taki. Ale On działa, bo mój Bóg potrafi czynić, potrafi działać i On to robi. I Paweł mówi: On potrafi uczynić to, o co prosimy. O co prosisz Go? Jakub mówi: Nie macie bo nie prosicie. I często nie otrzymujecie tego, co prosicie, bo to są złe prośby, egoistyczne. Paweł mówił, on potrafi uczynić to, o co prosimy i dalej, o czym myślimy. Niektórzy ludzie biorą ten fragment i, i to jest dla nich taki przełomowe, że on jest w stanie... Więcej mi dać niż to, o co proszę i o czym myślę, i proszę o materialne rzeczy. Ten fragment o tym nie mówi. Ten fragment mówi o, o pewnych duchowych rzeczach, o które możesz prosić w kontekście kościoła. Ten fragment nie oznacza, że jak będę prosił jak o Renault, to on jest w stanie mi dać. Bo przecież napisane, że on o wiele więcej jest w stanie mi dać. Ten fragment o tym nie mówi, a jest często tak używany. Bo on jest daleko więcej, więc proś. I wiecie, lista materialnych rzeczy. To, 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 to. Nie, to jest mowa o duchowych rzeczach w kontekście kościoła. A więc o czym myślisz w kontekście swojego duchowego życia? O co prosisz, jeśli chodzi o, kiedy patrzysz na Kościół? To Paweł mówi: On w stanie jest daleko więcej niż da, tobie dać tego, co jest duchowe, co jest potrzebne. On potrafi uczynić to, o co prosimy, o czym myślimy, i dalej mówi: On potrafi uczynić to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, ale to nie jest koniec. Bo On potrafi więcej uczynić ponad to wszystko. Ponad wszelką miarę, o co prosimy albo o czym myślimy. To jest niezwykłe, że On chce dać nam ponad, ponad. Ponad. I prawda jest taka, że kiedy Pan Bóg daje ponad, to ponad, ponad, to my nie jesteśmy w stanie tego pomieścić. Tak jest Bóg. Nie jesteśmy w stanie ponieścić, pomieścić wszystkich Jego błogosławieństw. I Paweł mówi: Potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko ponad wszelką miarę. Ponad to, co prosimy albo o czym myślimy. Zdajesz sobie sprawę, że masz takiego Boga. Że taki Bóg uczynił Ciebie swoim dzieckiem. Że to jest Bóg ponad, ponad, ponad wszelką miarę. Ten potrafi, to jest ten, który czyni, który słucha naszych próśb. Kiedy wołamy o duchowe rzeczy dla naszej wspólnoty, dla naszego też duchowego życia, i on mówi, ja on dla ciebie. Więcej. Jest klucz jeden w tym fragmencie. Paweł oddaje chwałę temu, który jest, i mówiłem, jaki on jest. To jest mały tylko, mały wycinek tego, z tej istoty Bożej. To jest ten, który potrafi. Daje nam daleko więcej, jest w stanie nam dać. Ale również Paweł mówi, że On to czyni według mocy działającej w nas. Według tego, tego działającego dynamitu. I On mówi w nas. Według mocy działającej w nas. Nie nad nami, ale wewnątrz nas. I to jest coś, co Pan Bóg od zawsze czynił. Przemieniał ludzi od wewnątrz do zewnątrz. A my jako ludzie często odwracamy to. Skupiamy się przede wszystkim na tym, co jest takie zewnętrzne, to co widać, nie dbając o to, co jest tutaj w środku. A Pan Bóg jest specjalistą od pracy od wewnątrz do zewnątrz. Według mocy działającej w nas? Apostoł Paweł już w pierwszym rozdziale powiedział o tym. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy w ogóle wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Chcę Ci powiedzieć, że Boża moc, jeśli jesteś Jego dzieckiem, jest w Twoim życiu. Boży Duch Święty jest w Twoim życiu, jeśli jesteś osobą, która, która prawdziwie doświadczyła nowych narodzin. Jeśli jesteś osobą, która wiem, czym jest pokuta, ciągła pokuta. Jeśli miałeś tą łaskę, że jakby uwierzyłeś, Twoje oczy zostały odsłonięte i zaczynasz, poznałeś to, tą brzydotę siebie i wspaniałość Bożą. To Paweł mówi, przecież ta moc działa w Tobie. Ja się jakby wielokrotnie łapię na tym, że modlę się do Boga o moc, o miłość. A przecież ta moc jest we mnie, przecież Jego miłość jest powiedziana, jest rozlana w moim sercu, więc jak powinienem się modlić? Żeby mi dał tej miłości? Czy może jest coś, co tą miłość powstrzymuje, co tą moc hamuje? Może jest coś, co zasmuca tego ducha, co go gasi? I może moja modlitwa powinna wyglądać, panie, pozwól mi usunąć to wszystko, co hamuje przepływ Twojej miłości i Twojej mocy w moim życiu. Pokaż mi, co to jest. Ja sam nawet nie jestem w stanie tego usunąć, i to usuń. Według mocy działającej w nas, i to jest mowa o, o tej mocy zmartwychwstania. Nie jest mowa o mocy stwórczej, tutaj. Również taka jest teologia, że masz moc twórczą. Dlatego możesz nakazywać pewnym prawom, i one mają się dziać, bo jesteś takim mniejszym Bogiem. Paweł mówi o mocy zmartwychwstania. Kiedy Pan Bóg tak, jakby mocą stwórczą stwarzał, to stwarzał materialne rzeczy, gwiazdy. Rzucał tak galaktyki, tworzył planety. To, to jest materią, ale ta Boża moc zmartwychwstania, to ona jakby osiąga, ona tworzy pewne duchowe rzeczy w Twoim i moim życiu. Pan mówi o Bożym Duchu Świętym, który nieprzerwanie działa w każdym z nas po to, aby ten charakter Chrystusowy był tak bardzo widoczny w Twoim i moim życiu. I Pan Bóg przez swojego Ducha napomina nas, gdy, gdy pojawia się grzech, Prowadzi nas w modlitwie. To jest Ten, który inspiruje, który kieruje, który podpowiada. I im bardziej jesteśmy Jemu poddani, tym bardziej będzie On wywyższony w Twoim życiu. Boże, nieograniczone zapotrzebowanie, jeśli chodzi o nasze te duchowe potrzeby, jest, to jest zależne od mocy, która w Tobie i we mnie działa. Też możemy słyszeć, panie, takie modlitw potrzebuje więcej ducha. Czekam na ducha. Więcej mocy. Wydaje mi się, że to wynika z pewnego niezrozumienia pełni ducha świętego. Kiedy myślimy o pełni, to, to być może myślimy o tym, że jest jakiś pojemnik, który jest do połowy pusty, i pełnia ducha świętego polega na tym, że my dolewamy więcej tego ducha. To nie jest obraz pełni, to nie jest coś, co dolewamy. Co mamy na myśli, kiedy wołamy o więcej Ducha Świętego? To bardziej chodzi o to, że to Duch Święty więcej nas potrzebuje. To nie ty i ja mamy czekać na Ducha, bo on został dany Kościołowi. To bardziej Duch Święty czeka na Ciebie i na mnie. Aby Ciebie i mnie prowadzić, aby Ciebie i mnie kontrolować, uczyć. Tak bardzo czeka na współpracę z nami. Niestety tak jest, że, że chrześcijanie mogą być tacy poodcinani od źródła życia i mocy. W jaki sposób? Poprzez grzech, poprzez niewiarę, poprzez beztroskie życie, poprzez świeckość w działaniu, w postawie, i to wszystko ograbia nas z tej Bożej pełni, ograbia nas z tej Bożej mocy. I chrześcijanie, który jest odcięty w jakiś sposób. Ograbiony z, ze świętości, ograbiony z mocy służby. Tak naprawdę, no w jaki sposób ma być użyty przez Boga? W jaki sposób ma być używany przez Boga? Przecież On powiedział: Bez mnie nic uczynić nie możecie. No zobaczcie, co zrobił Bóg. To, co miał najcenniejszego, posłał na świat. I samego siebie umieścił w Tobie. I we mnie, po co? Po co to zrobił? Dlaczego udzielił nas? Obdzielił, obdarował nas? Po co to zrobił? Aby jemu była oddana chwała. Aby to kim jesteś i co robisz, wskazywało tylko na jedną, najwspanialszą, najcudowniejszą no osobę: na Chrystusa Jezusa. On nie uczynił tego, abyśmy szczycili się takimi czy innymi darami. On działa według mocy, która jest w nas. To jest moc miłości, to jest moc wiary, to jest moc poświęcenia, to jest to jest On. I Paweł kończy ten list, ten rozdział trzeciego, trzeci rozdział, o tymi słowami o chwale. To jest tak zwana doksologia i błogosławieństwo Pawłowe. I z tym trzecim rozdziałem kończymy tą część doktrynalną i kolejne rozdziały to jest bardziej praktyczna rzecz. To już nie jest to, kim jestem w Chrystusie, ale to, jak chodzę w Nim, jak postępuję w Nim. A w jaki sposób, jaki w ogóle pożytek ma Kościół i świat z tego, co Bóg w Tobie i we mnie robi? Jaki pożytek ma Kościół i świat, w którym żyję? Z tego, co Bóg we mnie robi, zadaj sobie to pytanie: jaki pożytek ma mój kościół i świat, w którym żyję? Z tego, co Bóg we mnie robi. On podzielił się samym sobą, z Tobą, abyśmy czynili uczniami wszystkie narody. Idąca, więc ewangelizacja, szcząca, więc włączanie do społeczności. I ucząc przestrzegać wszystkiego, co On przykazał. Bo Jezus, kiedy żegnał się z uczniami, właśnie powiedział: idźcie tedy. Kształcić uczcie, ja chcę mieć więcej uczniów. Nie chcemy strzycić się swoimi osiągnięciami, ale chcemy, aby Bogu była oddana chwała. W Kościele, w Chrystusie, aby ta chwała była widoczna w świecie. Chcemy, aby Chrystus był uwielbiony. Jeżeli chcesz więcej chwały pośród nas, to chcesz więcej Chrystusa. Więcej Chrystusa wśród nas, to więcej Bożej chwały wśród nas. Przez to, jaki jest Bóg, i co zrobił. On ciebie mnie zaprasza, byśmy kosztowali Jego chwałę. I Im bardziej znasz swojego Boga, tym bardziej jesteś w stanie oddać mu chwałę. Horyzont przed nami będzie zawsze tak samo odległy, jak za nami. Kiedy przez tysiąclecia będziemy się wpatrywać w twarz Jezusa, jej piękno będzie tak samo świeże, fascynujące i niezgłębione jak wtedy, kiedy po raz pierwszy ujrzeliśmy ją w bramach raju. I każdy z nas znalazł się w wieczności i oby każdy z nas był częścią tego niezwykłego ludu Bożego, częścią Kościoła, który na wieki wieków będzie oddawał Bogu chwałę. Amen. Powstańmy do modlitwy.